Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was omówienie nowej funkcji, która została zapowiedziana już w tamten piątek. Dokładnie tak, po ponad 3 latach dostajemy coś nowego, dostajemy zapowiedź czegoś nowego, no i jest to naprawdę ciekawe, dlatego że nawiązuje do misji, do robienia misji, czyli tutaj klikania tej awki w karczmie. No nie oszukujmy się, przez prawie 14 lat to się nie zmieniało, robienie tych misji wyglądało zawsze tak samo, no i twórcy napisali, że chcą coś zmienić, chcą tutaj coś urozmaicić, zrobić jakiś rework, no i wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Tak jak powiedziałem, ponad 3 lata, dlatego że ostatnią taką nową funkcją permanentną, która doszła do gry, no to był zarządca areny, który wyszedł jakoś pod koniec 2019 roku, no i nie oszukujmy się, no jednak sporo osób nie patrzy na niego zbyt przychylnie, jest to bardzo czasochłonne, jest to bardzo grzybochłonne, więc zobaczymy, co z tą nową funkcją będzie, jak to będzie wyglądać. No ja osobiście mam nadzieję, że naprawdę doda to jakiejś świeżości do gierki. No i tak jak mówię, ja osobiście się jaram. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tej nowej funkcji. Ja osobiście, to oczywiście pod koniec filmu, ja osobiście powiem wam szczerze, że nie do końca wszystko rozumiem. Jest to takie troszeczkę pogmatwane jak dla mnie. Zaraz sobie tutaj obczajmy, jak to wygląda, jaki jest opis tego eventu, tego wydarzenia i tak dalej, no ale mówię, dopiero musimy w praktyce obczaić, jak to będzie działać na serwerze beta, no i wtedy mniej więcej będę mógł się jakoś wypowiedzieć. No ale dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze Was tutaj chciałbym przeprosić, dlatego że dość długo musieliście czekać na ten film. Ja myślę, że Was przyzwyczaiłem do tego, że zazwyczaj jak coś nowego się pojawia, no to maksymalnie jeden dzień jest to już u mnie na kanale, ale jak słyszycie, jestem trochę przeziębiony, chyba to słychać, no i po prostu nie miałem teraz za bardzo czasu, więc musieliście troszkę poczekać, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać, no i mam oczywiście przygotowanych dla Was troszeczkę screenów. Zacznijmy sobie od zapowiedzi. Tak jak Wam powiedziałem, w piątek o godzinie 15 dostaliśmy taką informację: zamknięte testy beta, poznajcie nowe wydarzenia wyprawy, bo dokładnie tak się ma nazywać ta nowa funkcja, będą to jakieś tam ekspedycje, wyprawy, coś w tym stylu. Wydarzenie wyprawy w tej wersji beta nie jest ostateczną wersją, powodem tego jest pomysł zebrania obszernych opinii graczy poprzez wczesne testy. Przeczytajcie najnowszy wpis z pamiętnika dewelopera, aby uzyskać więcej informacji. No to oczywiście zaraz do niego przejdziemy. Następujące funkcje są nadal w fazie rozwoju. No i tutaj mamy wyskakujący komunikat wydarzenia, mamy instrukcję, mamy ekran informacyjny zawierający wszystkie szczegóły dotyczące funkcji. Więcej informacji znajdziecie tutaj, to zaraz przejdziemy oczywiście na tą stronę. Przycisk szkła powiększającego, który wyjaśnia bieżące spotkania na polanie. Wszystkie grafiki mają symbole zastępcze i nie są ostateczne, brak końcowych animacji, tylko dwa regiony, moczary Mary zostały przerobione wizualnie, ale będą używane tylko w tej becie, no i cmentarz ostrzy to jeden z nowych regionów, nie można odblokować kluczy do lochów ani jaj pupili podczas wypraw, więc jak widzimy, no jest to taka, no faza beta po prostu, faza beta, jeszcze to nie jest ostateczne, jeszcze to nie jest to, co finalnie dostaniemy w gierce, natomiast nie wiem, kiedy to wyjdzie, dlatego że, no myślałem, że na urodziny gry, ale zaraz się dowiemy, że ta beta startuje w środę o godzinie 16, będzie trwała tydzień, więc chyba no niestety na urodziny się nie wyrobią. Tak czy inaczej, prędzej czy później dostaniemy już tą nowość, no i będziemy mogli sobie ogrywać i się bawić. No i oczywiście informacje zwrotne mile widziane. Tutaj mamy jakiś tam feedback. Chociaż ogólny przebieg wypraw jest ustalony, bylibyśmy wdzięczni za opinię w zakresie niżej przedstawionych kwestii. Czy podoba Wam się funkcja? No i tak dalej, to sobie można zatrzymać i przeczytać. Weźcie udział w ankiecie beta, którą znajdziecie w swojej skrzynce odbiorczej. Ok. Fakty dotyczące zamkniętej bety. Dostarczymy klucz z określoną liczbą rejestracji 500, czyli standardowo. Obowiązywać będzie zasada kto pierwszy, ten lepszy. Po osiągnięciu limitu utworzenie konta nie będzie możliwe, jednakże niektóre kody osobiste mogą być rozpowszechniane na Twitchu lub YouTube. Miejcie oczy otwarte. No i już widziałem, że na tych oficjalnych tam streamach Shakesa na Twitchu te kody były rozdawane. Widziałem, że tam wygrywaliście co niektórzy, więc jak najbardziej spoko. No i tak jak powiedziałem, następna zamknięta beta rozpocznie się w środę 14 czerwca o godzinie 16 i potrwa 7 dni. No i właśnie, co do tej bety, ja mam swój kluczyk, dostałem, żeby z Wami potestować, więc ja ogólnie myślę, żeby jakoś o godzinie 17, bo
bo bardzo często jest tak, że ta beta startuje troszkę później niż oni zapowiedzą, więc o godzinie 17 na streamku właśnie w środę na Twitchu zrobimy sobie tam przegląd tego razem z wami, posprawdzamy co i jak, wy tam może popytacie o coś, o czym ja zapomnę wspomnieć, no i potem to wleci na kanał, myślę, że od razu jakoś wieczorem, żebyście nie musieli czekać i po prostu to potnę, wiadomo, tego streama, zobaczymy tam, no skleimy jakieś najciekawsze momenty, takie najbardziej interesujące, takie, które pokazują, jak ta nowa funkcja wygląda, no i dostaniecie to również właśnie na kanale jako taka forma prezentacji. No i dobrze, tyle co do tej wiadomości, lecimy sobie dalej, no i teraz mamy ten wpis z pamiętnika dewelopera. Zbliżają się kolejne zamknięte testy beta, tym razem będziecie mieli okazję zapoznać się z nowym wydarzeniem, które stworzyliśmy alternatywnym sposobem na zaspokajanie pragnienia przygody, czyli oczywiście chodzi tutaj o zwyczajną awkę, awanturniczość, wydarzeniem ekspedycji. W tej notatce producenta znajdziecie więcej informacji o tym, dlaczego stworzyliśmy to wydarzenie. Więc tak jak mówię, to będą takie wyprawy, ekspedycje, coś w tym stylu. Przeczytaj ogłoszenia, to już czytaliśmy. Jakie są cele nowego wydarzenia wyprawy? Shakes and Fidget świętuje tego lata swoje 14 urodziny, a misje są z nami równie długo, czyli to co już wam powiedziałem, są ważną składową gry, dzięki której wasze postacie robią postępy każdego dnia. No i właśnie, ja to już chyba wspomniałem, no ale awka to jest coś, co robimy od samego początku, odkąd ta gra wyszła. Zawsze mieliśmy do wyboru 3 misje, mogliśmy tam sobie wybierać i tak dalej, no i to się nie zmieniało. Przez te prawie 14 lat to się nie zmieniało, to zostało takie same. No i co wam mogę powiedzieć, no fajnie, że coś z tym robią, fajnie, że coś tam wnoszą nowego, z tego co czytałem tam to ma być jakoś po prostu nawet skrócenie czasu robienia awki, więc to też taka ciekawostka, że dzięki tym wyprawom jeszcze szybciej tą awkę będzie można robić, no i spoko, ogólnie spoko zamysł, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zdaliśmy sobie sprawę, że ta konsekwentna rutyna codziennego wykorzystywania awanturniczości nie zapewnia zabawy, jakiej oczekuje wielu graczy, no to też to co powiedziałem. Zamiast opracowywać nową funkcję, która wydłużyłaby codzienny czas gry i wymagałaby dodatkowych nakładów energii, wymyśliliśmy alternatywę na wykorzystywanie awanturniczości. Kierowaliśmy się następującymi wskazówkami. W późnej fazie gry musi to oznaczać mniej kliknięć, aby wykorzystać awanturniczość, niż ma to miejsce przy obecnej mechanice gry. Spamowanie klawiszem Enter musi nadal działać. Więc właśnie, widzicie, to co wam powiedziałem, teraz dzięki temu można będzie tą mawkę zrobić nawet szybciej niż do dotychczas. Wierzchowiec powinien nie tylko skracać czas oczekiwania, ale także zwiększać łupy, to jest kolejna zmiana. Gracze nadal powinni mieć możliwość wyboru, czy chcą skupić się na surowcach, czy na punktach doświadczenia, w takim samym stopniu, w jakim jest to obecnie zaimplementowane w grze. Łup, który zdobywa się wykorzystując awanturniczość, musi pozostać taki sam. Ma to sprawiać wrażenie, jakby brało się udział w misji, podczas której samemu podejmuje się decyzję, aby mieć większą kontrolę nad jej wynikiem. Czyli widzimy coś takiego jak w legendarnym lochu, jest to takie, można powiedzieć, interaktywne, dlatego że w legendarnym lochu wybieramy, czy chcemy walczyć z potworem, czy chcemy uciekać, które drzwi chcemy wybrać i tak dalej. No i tutaj również misja nie dzieje się sama, to nie jest tak, że nam tylko na dole paseczek ucieka i po prostu ta misja się robi, tylko też będziemy mogli jakieś tam wybory podejmować, co jest, myślę, że nawet spoko. Wiadomo, Shakes to jest prosta gierka, to jest taki kliker, no ale powolutku od tego odchodzą. Te nowe funkcje, które wprowadzają, już jednak no nie sprowadzają się tylko do takiego bezmyślnego klikania. Niektórym to się może podobać, niektórym nie, no ale wiadomo jak to wygląda. Alternatywny sposób na zaspokojenie pragnienia, tu cały czas mówimy o awanturniczości, przygody zostanie zaplanowany jako wydarzenie, podczas którego nie znajdzie się jaj pupili, ale klucze do lochu. Więc to w sumie takie ciekawe, w sensie nie wiem, czy to będzie cały czas dostępne, to też jest taka jedna z niewiadomych, czy to będzie jako taki event raz na jakiś czas, czy właśnie cały czas będzie można albo sobie robić normalnie tą mawkę, albo sobie robić no podczas tych wypraw tak zwanych, to jeszcze wszystko jest do sprawdzenia. Dlatego opracowaliśmy wyprawy. Wyprawy uwzględniają powyższe warunki i chcielibyśmy przetestować w wersji beta, jak odbierana jest ta alternatywa dla klasycznych misji w formie wydarzenia. W tym celu wprowadziliśmy nowego NPC, starszego odkrywcę, który będzie prowadził wyprawy podczas wydarzenia z kontuaru karczmy, czyli teraz będziemy mieli tak jakby, powiedzmy, drugiego karczmarza, czyli po prostu tak jak teraz karczmarz nam oferuje piwka, co za tym idzie awanturniczość, tak teraz będziemy mieli jakiegoś nowego ziomeczka. Każda ekspedycja ma specjalne zadanie,
które po ukończeniu nagrodzi gracza dodatkowym heroizmem. Okej, bo właśnie tutaj są takie punkty heroizmu. Wierzchowiec skraca zarówno czas oczekiwania na ekspedycję, jak i zwiększa nagrody za końcowy wynik, ale nie zmniejsza pragnienia przygody, jak to ma miejsce w przypadku klasycznych zadań. No w sumie, na 10 polanach gracz musi wybrać po jednym spotkaniu, aby awansować. Wykorzystywanie awanturniczości na wyprawach odblokowuje nowe spotkania dopiero po określonej liczbie, aby nie przytłoczyć gracza. No i więcej informacji to zaraz sobie oczywiście przejdziemy do stronki. Więc mamy taki ogólny zarys, jak to będzie wyglądać. No jest to na pewno ciekawe. Ten ostatni podpunkt, ta ostatnia kropka mnie troszeczkę niepokoi, no bo jednak wolałbym, żeby to chyba było aktywne cały czas. Czyli na przykład, nie wiem, skoro nie można znajdywać w tych wyprawach jaj pupili, no to na przykład jak potrzebujemy złapać jakiegoś pupila, no to wtedy robimy normalnie awkę, no ale jeżeli nie mamy żadnego pupila do złapania, to wtedy sobie robimy wyprawy. Jest to bardziej opłacalne, co zaraz zobaczycie. No i po prostu szybciej ta awka schodzi i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. No ale tu nie ma co się jeszcze wypowiadać na temat jakichś tam mechanik i tego wszystkiego, no bo nikt tak na dobrą sprawę jeszcze nie wie, jak to będzie dokładnie działać, więc może to sobie po prostu daruję. No i teraz przejdźmy sobie na stronkę, o której już mówiłem, to jest chyba to dokładnie, ja tutaj sobie odpalę. No i mamy dokładny opis, to jest przetłumaczone z języka angielskiego na polski, więc może nie być takie dokładne, no ale właśnie, mamy wydarzenie ekspedycji wersja beta, wydarzenie ekspedycyjne, spotkaj się z dociekliwym odkrywcą w tawernie, aby uzyskać nową opcję spędzenia swojego pragnienia przygody, tu powtarzam, że tu chodzi o awanturniczość, podróżuj przez dwa niebezpieczne regiony, aby wykonać swoje indywidualne zadanie. Wybierz jedno spotkanie na każdej z 10 polan, aby zwiększyć swój heroizm i zdobyć dodatkowe punkty doświadczenia na koniec. Niektóre spotkania nie nagradzają cię heroizmem, a nawet go nie zmniejszają, ale wybranie ich może być tego warte, więc to też jest taka ciekawostka. To już nie będzie takie, wiecie, proste klikanie awanturniczości, która misja da najwięcej expa albo golda, to ją wybieramy, tylko tutaj no już to będzie takie bardziej skomplikowane, przynajmniej tak się wydaje. Ja osobiście nie wiem, czy to już mówiłem, ale póki co nie kumam tego wszystkiego. Póki co jest to dla mnie takie przytłaczające, no ale wiadomo, z opisu nie wszystko wynika. Jak już sobie będziemy to rozgrywać na wersji beta, no to wtedy myślę, że wszystkiego się dowiemy. Dobrze, lecimy dalej. Wybór wyprawy. Możesz wybrać jedną z dwóch wypraw. Każda z nich ma zadanie, które zabierze cię do dwóch regionów i kosztuje pragnienie przygody. To od ciebie zależy, czy chcesz robić tanie, czy droższe wyprawy. Suma nagród będzie taka sama. Okej, czyli możemy albo sobie wybrać, że chcemy robić takie dłuższe, w sensie takie droższe po prostu, no ale wtedy pewnie nam no szybciej ta awka spadnie, nie? Wiadomo, wtedy będzie mniej tych wypraw, ale ta awka szybciej spadnie, no albo się po prostu bawić, robić sobie takie jakby krótsze misje, no i suma tych nagród i tak będzie ta sama, a my dłużej to poklikamy, tak mi się wydaje. Twój wierzchowiec zwiększa twoje nagrody i skraca czas oczekiwania, więc teraz wierzchowiec będzie jeszcze bardziej opłacalny, żeby mieć tego lepszego po prostu. Będąc na wyprawie możesz walczyć w lochach lub na arenie, klasyczne zadania możesz wykonywać dopiero po powrocie do tawerny po wykonaniu zadania. Czyli właśnie, mamy potwierdzone, że w dalszym ciągu to takie klasyczne klikanie awki będzie dostępne, tylko no po prostu to już kwestia wyboru gracza. Dalej mamy zadanie. Każde zadanie daje ci szansę na zebranie dodatkowego heroizmu. Jeśli nie wykonasz zadania, może się okazać, że pod koniec ekspedycji stracisz heroizm. Wszystkie zadania i ich wymagania można znaleźć na tym, w tym przeglądzie. No i teraz ja to mam tutaj gdzieś dla was. Dokładnie, zobaczcie. Mamy wszystkie typy questów, mamy tutaj co powinniśmy zrobić, to jest po angielsku, mamy ile dostajemy heroizmu za każde... no każde tam zadanie, powiedzmy, wiadomo jak to wygląda. Jak jakiegoś tam zadania nie uda nam się zrobić, to mamy minus 5, no i to są takie zadania, wiecie, no raczej nie ma się co tutaj zagłębiać, bo z tego co rozumiem, no nie ma to po prostu znaczenia, wybieramy sobie jakie chcemy i tyle. No ale tu macie wszystkie te typy, możecie sobie zatrzymać, można sobie poczytać, no i zwróćcie uwagę na te obrazki, to jest bardzo ważne, te obrazki przy każdym zadaniu, bo potem one będą nawiązywać do drugiego screena, który wam również za momencik pokażę. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy clearing. Główna część wyprawy odbywa się na łącznie 10 polanach. Ogólnie rzecz biorąc, każda polana ma 3 spotkania i musisz wybrać jedno z nich, aby przejść do następnej polany. Zawsze robisz 5 wyczyszczeń pod rząd. Po 5 i 10 polanie czeka cię walka z lokalnym potworem, czyli takim ala bossem. Wtedy twoja podróż zakończy się ostatecznym wynikiem. Spotkania. Każde spotkanie ma wartość bohaterstwa, czyli ten heroizm, która zostanie dodana po kliknięciu spotkania. Każde spotkanie jest częścią cyklu spotkań. Jeśli wybierzesz spotkanie, możesz spotkać następne
spotkanie. Jeśli wybierzesz spotkanie, możesz spotkać następne spotkanie, ok? Z tego samego cyklu na kolejnych polanach. Proszę zwrócić uwagę na limit na ekspedycję. Określa to, jak często możesz wykonywać cykl spotkań, zanim nie będzie on już oferowany podczas Twojej podróży. Niektóre cykle pozostają na ostatnim starciu po jednokrotnym ukończeniu cyklu i nie będą już nagradzać heroizmem lub tylko go zmniejszać. To pewnie jak przegramy. Oto przegląd cyklu spotkań z informacjami o ich zależnościach i ograniczeniach. No i to jest właśnie ta druga graficzka, którą tutaj mam. No i zobaczcie, zwróćcie uwagę na te obrazki, które mieliśmy tutaj, no i zwróćcie na to. Tutaj mamy tak jakby, każde to spotkanie nasze, chyba tak mogę to nazwać, no i finalnie dążymy do tego, żeby mieć ten skompletowany obrazek, który widzieliśmy właśnie na tym screenie. Na przykład ten pierwszy tutaj, gdzie najpierw musimy znaleźć, ja tego nie widzę, bo to jest małe, najpierw chyba głowę, potem chyba stopy i potem ciało, no i na końcu mamy tego zombiaczka, który tutaj na tym screenie jest po prawej stronie ostatni, więc rozumiecie, o co chodzi, to sobie można przeanalizować, prześledzić wszystko. Tak czy inaczej, no mamy tutaj opisane co i jak, mamy opisane z ilu tak jakby tych spotkań, o ile dobrze rozumiem, się składa każde zadanie. Więc no ciekawa sprawa na pewno. No ale dobra, lecimy dalej, nie ma co tutaj się rozwodzić. Walka. Po opuszczeniu 5 i 10 polany spotkasz jednego z potworów w tym regionie. Musisz pokonać tą bestię w walce. Przez większość czasu będziesz nagradzany przedmiotami. Okej, więc tutaj taka ciekawostka. Ciągle będziemy dostawać jakieś itemki. Dalej mamy łup. Po bohaterskim pokonaniu pierwszego potwora, który stanie ci na drodze po 5 polanie, otrzymasz do 3 nagród, ale możesz wybrać tylko jedną z nich i ją ze sobą zabrać, więc to też jest bardzo ciekawe. Bardzo podobna mechanika co w legendarnym lochu Ultimate. Też na przykład otwieramy skrzynkę, mamy 3 itemki epickie, no ale w sumie tam możemy wziąć wszystkie, a tutaj tylko jedno, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. Czas oczekiwania. Całe chodzenie i walka jest męcząca, dlatego musisz odpocząć, zanim będziesz mógł wyruszyć w kolejny region. Możesz pominąć czas oczekiwania z klepsydrami lub oglądając latający telewizorek. No to wiadomo, teraz misję też pomijamy klepsydrami. No i ostatecznie wynik, twój końcowy wynik zostanie obliczony po pokonaniu ostatniego potwora i opuszczeniu 10 polany. Gwiazdy pokażą, jak dobrze poradziłeś sobie podczas tej wyprawy. Liczba gwiazdek zależy od zebranego heroizmu. Im więcej gwiazdek zdobędziesz, tym wyższy będzie twój bonus expa. No i tutaj mamy mniej niż 30 punktów, to jest 0 gwiazdek bez dodatkowego expa. Tutaj mamy więcej niż 30 punktów, to jest 1 gwiazdka 10%. Więcej niż 40 punktów, chyba jak dobrze to rozumiem, nie wiem, 2 gwiazdki to jest 15% dodatkowego expa, no i więcej niż 50 punktów to są 3 gwiazdki i 20% dodatkowego expa. Chyba o to chodzi, po prostu im więcej punktów heroizmu zdobędziemy, tym większą premię do expa dostaniemy, więc to jest jakby logiczne. No i co mogę powiedzieć, no zwiększa nam to tylko expa, jeżeli dobrze zrozumiałem. Normalnie jak będziemy robić normalnie awkę, no to gold pozostanie taki sam, tutaj też jakieś itemki dostajemy, no ale ze zwykłych misji też nam od czasu do czasu lecą. Tutaj główną tą premię to są właśnie punkty expa, główną tą premią, którą dostajemy, jak robimy te ekspedycje, te wyprawy tak zwane. No i co? I tyle. Tyle z mojej strony, tyle jeżeli chodzi o ten opis. No mówię, dość skomplikowane, trzeba będzie zobaczyć, jak to działa w praktyce. My sobie to na spokojnie sprawdzimy na streamku. Ja to postaram się wam jakoś tam pokazywać i tak dalej. Jakieś najciekawsze rzeczy, jakieś rzeczy, które was ciekawią, mnie ciekawią, no i to wam oczywiście wrzucę na YouTube'ka i zobaczymy w ogóle, o co z tym chodzi. No z opisu wygląda to na dość skomplikowane, ale myślę, że jak już zaczniemy to ogrywać, zobaczymy, jak to działa, to będzie to naprawdę proste. No Shakes to jest jednak dość prosta gra, więc nie będzie, myślę, żadnego problemu. No i co? Tyle z mojej strony, tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki opis wam się podoba. Ja jestem bardzo ciekaw, czekamy na tą środę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, plus jest taki, że wreszcie dostajemy jakąś nową funkcję po naprawdę bardzo długim czasie, no i będziemy mogli to jakoś po prostu inaczej robić to, co i tak codziennie robimy. Osoby, które są tam jakoś wysokopoziomowe, powiedzmy 550+, no to głównie na swoim koncie robią awkę, bo to jest chyba jedyna rzecz, którą mogą robić codziennie i którą po prostu opłaca się im robić. Lochy, wiadomo, na jakichś tam niskich procentach nie ma sensu. Więc fajnie, że ta główna, podstawowa funkcja została jako tako zmodyfikowana. Tyle ode mnie, dawajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Subskrybujcie z dzwonem oczywiście, aby nie przegapić na przykład kolejnego filmu o tych ekspedycjach. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie. No i chyba tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!